Dawid, jesteście po meczu kontrolnym z Niemcami w takim klasycznym wydaniu, przegranym 1-3, później były jeszcze dwa sety. Zakończyło się remisem 3-3. Co możesz powiedzieć po takim pierwszym meczu, gdzie jeszcze rano dzisiaj dźwigaliście jakieś ciężary na siłowni? Cóż, no na pewno te 6 setów bardzo się przyda do analizy, bo było trochę tej dobrej gry, było też trochę szarpania i tych przestojów, ale no po to są te pierwsze sparingi, umówiliśmy się od razu na 6 setów, także wiadomo było, że każdy pogra w różnych ustawieniach i raz wychodziło to nam lepiej, raz gorzej. Skończyło się remisem, ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, że zaczynamy właśnie już jakieś mecze kontrolne, będziemy grać z innymi przeciwnikami niż tylko z samymi z sobą. Także myślę, że jutro będzie już mecz ogólnie lepszy z obydwu stron. A niedługo jeszcze Memoriał Wagnera, tam też inni rywale też trudni, wymagający. Tak, no gramy Mistrzostwa Świata, trzeba się przygotować jak najlepiej z jak najlepszymi przeciwnikami. Wiadomo, że moglibyśmy sobie wziąć jakieś reprezentacje, nie wiem, typu Estonia, nie obrażając tutaj nikogo i z nimi sobie sparować i pewnie powygrywać, ale to nie o to chodzi, tylko o to, żeby zmierzyć się z jak najlepszymi możliwymi przeciwnikami i żeby być przygotowanym na Mistrzostwa Świata. Ten pierwszy mecz rzeczywiście momentami wyglądał tak jeszcze ciężko, ale wy dopiero wyszliście na halę po dosyć długiej przerwie. Tak, no mieliśmy dosyć ostry okres na siłowni i teraz dzisiaj chyba już kończyliśmy tą taką jeszcze jedną najmocniejszą. Teraz już będziemy z tych ciężarów schodzić, robić większą dynamikę, szybkość i myślę, że na Wagnerze już będzie to wyglądało lepiej, no ale szczyt, mam nadzieję, wszystkiego przyjdzie na Mistrzostwa Świata, bo to jest najważniejsze. Ten sparing z Niemcami chyba pokazał, że rzeczywiście ta siatkówka się wyrównuje i Niemcy, którzy też zagrają na naszym mundialu, a takich drużyn jak Niemcy jest jeszcze wiele, no to naprawdę wysoko sobie zawieszacie poprzeczkę i nie będzie Wam lekko na tym turnieju w Polsce. Na pewno, no to jest impreza co 4 lata, każda z drużyn się na nią przygotowuje najlepiej jak potrafi. Faktycznie ten poziom na świecie się wyrównuje, także będzie ciężko z każdą drużyną, także będzie trzeba zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby wyjść najpierw dobrze, rozpocząć pierwszą fazę turnieju, później drugą i walczyć jak najdłużej aż do finału.